Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dawno się nie widzieliśmy. Mówię tak, ponieważ jak wiecie albo i nie, wszystkie poprzednie filmy zostały nagrane jeden po drugim, w jednym wielkim ciągu, więc to jest pierwszy taki, który nagrywam właśnie, że tak powiem, już bardziej na bieżąco i chciałabym właśnie poruszyć kilka spraw związanych z tym, co przez ten ostatni miesiąc się działo. Na samym początku chciałam Wam podziękować bardzo serdecznie za taki odzew, za taką po prostu widownię, za tyle wyświetleń, łapek w górę oraz nowych subskrypcji, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. No i co? Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. W międzyczasie z takich ogłoszeń parafialnych jeszcze powiem, że założyłam TikToka. Coś tam dodaję, bardziej będę go traktować jako taki teaser do filmów, które tutaj na YouTubie już się pojawiły. Przynajmniej no, na ten moment tak to wygląda. No i to chyba tyle z takich rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć i za które chciałam podziękować, bo naprawdę to, ile Was się nowych pojawiło, to właśnie jaki odzew Wasz był, to jest po prostu przemiłe, naprawdę. Uniosłam się w obłoczki. Okej, a dzisiaj taki filmik na luzie. Jeszcze jedna rzecz została mi może nie do rozpakowania, ale do ogarnięcia, więc dzisiaj właśnie Wam pokażę, co to. Bo chyba tutaj w kadr za bardzo się to nie wbiło, ale mam tutaj taką ogromniastą, super ładną, piękną wręcz torbę z Yuri on Ice. Z drugiej strony wygląda ona tak. I kupiłam ją, uwaga, uwaga, kupiłam ją pół roku temu na Magnificonie, który się odbywał w grudniu właśnie. I to był Mystery Box właśnie z Yuri on Ice. I powiem Wam, że jak na kilka rzeczy, które wtedy na tym konwencie kupiłam, to chyba był największy niewypał ever. Albo po prostu mi się tak trafiło, no nie wiem, ale zadowolona nie jestem, bo cena była dość wysoka, a zawartość no nie taka, jakbym się spodziewała po prostu. Ale okej, poza właśnie tym, co było w tym Mystery Boxie, poza tym, co kupiłam na Magnificonie, a naprawdę było tego no niewiele, są rzeczy, które kupowałam przez no długi, długi czas. Przez ostatnie parę miesięcy i jest tutaj na pewno wiele słodyczy. Tak, wiele słodyczy japońskich, które się pojawiały gdziekolwiek, w jakichś marketach, w jakichś sklepach. No więc to tutaj też będzie wrzucone. Jakieś takie małe gadżety też tutaj będę miała, związane oczywiście z anime. No więc to jest taki totalnie kolejny mystery box, nie tylko Yuri on Ice, ale wszystkiego tego, co tutaj wrzuciłam, a nie jestem tego świadoma po prostu. Dobrze, a więc rozgadałam się troszeczkę na ten początek, ale myślę, że już przechodzimy do filmiku i zaczynamy! Na samym początku chyba pokażę jedną zawartość właśnie Mystery Boxa, bo jest tutaj na samej górze, jest największa i zasłania całą resztę rzeczy. A mowa tutaj o bluzie. Ja może sobie to jeszcze trochę dalej przesunę, bo nie wiem. Nie chcę, żeby w kadr wchodziło. Mowa tu o bluzie, która jest czarna. Tak, na łokciach ma tutaj właśnie takie kółeczka, a wszystko dlatego, oj, chodź tu, że na kapturze mamy Pokemona. Tak, właśnie to jest ta największa i ta najbardziej wartościowa rzecz, która miała być w tym Mystery Boxie. Rzeczywiście powiem Wam, że jak sam Mystery Box kosztował 120 zł, to ta bluza była właśnie chyba za tą cenę w tym sklepie wystawiona, tak jakby solo. Więc no można powiedzieć, że ten box to była głównie ta bluza. I powiem Wam tak, to jest chyba L-ka albo XL-ka, no nie wiem, ale jest to duży rozmiar. A na mnie on jest na styk. On jest na styk. Tutaj się, jak się zapnę, to mam luz, ale powiem Wam, że no jest kiepsko. Jak się założy kaptur, ja się akurat nie widzę w podglądzie.
Nie wiem, jak to wygląda, ale zakładacie kaptur i macie te uszka. Jejku, ale muszę dziwnie wyglądać w tym momencie. Widzę po prostu, że pół świata mam przesłoniętego. Macie te uszka i tak to wygląda, co nie? I z tyłu ten ogonek. Więc tak. Dobra, przechodzimy dalej. I teraz zostały mi właśnie takie małe gadżeciki oraz wiele, wiele, wiele słodyczy, w tym mnóstwo poki. Na początku mam poki brzoskwiniowe. Potem arbuzowe i te ostatnio kupiłam właśnie w Lidlu. On ma taki chłodzik jakby, nie wiem, jeszcze nie jadłam, ale tak przynajmniej jest tutaj pokazane. Okej, okay, następnie mam poki Colorful i one są z takimi jakby kuleczkami w polewie. Potem Pretz i one też były w Lidlu swego czasu i tutaj mam smak ziemniaka, pieczony ziemniak. Więc to też jestem bardzo ciekawa. Mieliśmy też smak chyba kukurydzy z masłem czy coś takiego i były okropne, dlatego tych się trochę obawiam. Następne poki to była zeszła edycja limitowana, ta poprzednia i wtedy był smak ciemnego cukru, tak, kokos i ciemny cukier, brązowy cukier. Więc one były naprawdę dobre, bo kupiłam kilka paczek i jeszcze jedne żurawinowe poki. Mam jeszcze smaki takie jakby wielozbożowe z czekoladą i z jagodami. Kolejne są po prostu jagodowe, ale to są z tej serii z kawałkami owoców, dlatego je wzięłam, bo na przykład truskawkowe z kawałkami owoców były pyszne. I jeszcze mamy takie kokosowe z wiórkami kokosowymi. Mówię, że mamy, ponieważ z chłopakiem właśnie lubimy poznawać nowe smaki poków. Teraz patrzę i to chyba wszystkie poki, jakie tutaj miałam. Ale tym samym mogę Was zapytać, czy chcielibyście filmik z tymi pokami, w sensie test smakowy. Dawno tego nie robiłam. Okej, okay, następnie przechodzimy do kolejnych słodyczy, oczywiście, że nie wiem czy znacie, ale japońskie są też takie misie. I kiedyś były o smaku truskawkowym i czekoladowym, ale w Lidlu kolejny raz pojawiły się smaki takie jak wanilia oraz biała czekolada. Więc będziemy kosztować. Ostatnio, już dawno temu pojawił się nowy smak Chupa Chupsa i jest to mango. Dobra, słodyczy mam tutaj jeszcze dosyć trochę, ale przejdziemy do czegoś innego. Na Magnificonie odbywał się musical, ostatni musical właśnie prowadzony przez Kairi i kupowałam bilet właśnie przed pandemią, więc miałam też jakby wsparcie dla musicalu, więc dostałam gadżety. Ale co ja tutaj widzę? Mam tutaj również wejściówkę na Magnificon schowaną. Z jednej strony wyglądała w ten sposób. Zawsze właśnie też pokazywałam, jak wyglądały wyjściówki, tak z drugiej. Ale to jest nostalgia, po prostu masakra. Oraz to trzymam tutaj już od jakiegoś czasu kubeczek właśnie. Z musicalu tutaj był akurat Full Metal Alchemist. Teraz przejdziemy do, bo tutaj więcej rzeczy dostałam. I widzę, że trochę się poturbował mój taki... Kurczę, nie wiem nigdy jak to nazwać, taki album właśnie też z musicalu i przykładowo mamy tutaj zdjęcia, lecimy dalej, słowa piosenek, które właśnie w tym musicalu wystąpiły, tutaj mamy jakieś ciekawostki, coś takiego, właśnie takie kulisy z powstawania, więc to. Dalej mam, oj, zahaczyłam, oj. Plakat. Tak, plakat oraz kalendarz, którego też nie używam. Kolejny kalendarz, których nie używam. Tak, tak to wygląda. Poszukajmy tutaj jeszcze kogoś. O. Może jeszcze jedno, na kogo trafi. No. O. Okej, okay. I była jeszcze taka, że tak powiem, instrukcja. Wzorowana na te instrukcje z Ikei i tutaj mamy właśnie jak ożywić człowieka, no tylko że w takim Ikea style oraz właśnie tutaj mi też wypadły zdjęcia. O, nie wiem teraz czy, o teraz chyba wszystkie były.
I tak, to były wszystkie rzeczy takie musicalowe. Teraz przechodzę do naklejek. Tak, naklejki, zawsze kupuję naklejki i tym razem się to nie zmieniło, to mi połowa spadła na ziemię. Okej, zaczniemy od czegoś takiego, bo urzekły mnie szczurki, ja kocham szczurki, mam szczurki i po prostu musiałam mieć naklejki ze szczurkami. Poza tym wzięłam jeszcze, tak próbuję złapać ładnie, dwa takie chomiczki, które są po prostu piękne. Następnie mam takiego Deadpoola. Uwielbiam Deadpoola. Jest Levi. Co tutaj dalej? Mob Psycho. Po prostu kocham tą serię. Czekam na kolejny sezon. Arielka. Uwielbiam. Bella. Właśnie dużo będzie Disneya. Tutaj mamy Jujutsu. Mam nadzieję, że ostrość łapie. Kolejny Jujutsu. Kolejna Bella. Tutaj mamy nawet miasteczko Halloween. Tutaj mamy Demon Slayera. I jeszcze jednego. I kolejną Bellę. Tak, te Disneyowe mega mi się podobają. I lecimy dalej. Co jeszcze kupiłam na Magnificonie? Jestem świadoma, że to na pewno nie są oryginalne rzeczy. Ale mnie ujął po prostu Squirtle. Kocham po prostu, no nie mogę koło niego przejść obojętnie. Kupiłam takiego Squirtla, jest krzywy, ale jest uroczy. Oraz takiego cudacznego, całego obmechaconego aktualnie. Takiego, to jest Corgi, nie wiem, ale jest po prostu kochany. I też jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że no musi być mój. No jest piękny po prostu. Okej, okay, teraz lecimy do randomowych rzeczy, czyli kupiłam ostatnio sobie taki super segregator właśnie z księżniczkami oraz taki notatnik z Elsą, tak, nadal mam fazę Elsa. Kupiłam sobie również taką malutką figureczkę z Elsą, dałam za nią aż złoty 50 zł. Teraz może kolejne słodycze, bo tego trochę jeszcze jest. Tutaj mam takie gumy o smaku coli z Pokémonów. Jakiś taki cukiereczek z Hello Kitty. Dostaliśmy go w gratisie, jak zamawialiśmy u Japonii Centralnej, bo co miesiąc robimy tam zakupy. Następnie taka guma o smaku winogrona. I jeszcze jedna, ta sama, ale w smaku sody. Następnie żelki winogronowe. Po prostu kocham je, uwielbiam. Potem już otwarte, napoczęte KitKaty i tu był smak syropu klonowego. Ale mi nie zasmakowały niestety. Teraz mam żelki z Pikachu. Są słodkie. Żelki takie owocki. I co tu jeszcze? Kupiliśmy taką galaretkę o smaku litchi. To jeszcze nie skosztowane. I tutaj mam jeszcze, dostałam w prezencie taki napój brzoskwinka. Po prostu, no nie mogę się tego doczekać, aż wypiję. I tak, zostały mi rzeczy z tego mystery boxa, bo póki co pokazałam tylko tą bluzę. I tak, do mystery boxa poza bluzą miałam dodane aż dwa zeszyty z Yurim i z Yurio. Szczęście, że z nimi. Uwielbiam ich i ich shipuję, więc no. Oraz dwie podkładki pod myszki. Śmiałam się właśnie wtedy, jak to rozpakowałam wszystko, że będę musiała się nauczyć obsługiwać komputer na dwie myszki, na obie ręce, żeby ich użyć. Ale dobra, nieważne. To był box za 120 zł i dostałam bluzę plus te cztery rzeczy. I ostatni pakuneczek, jaki tutaj jest, to taki pakuneczek. I te rzeczy kupiłam na OLX-ie chyba. Też pewnie nie są oryginalne. No z jednej strony nie popieram kupowania podrób i tak dalej, bo tutaj no za tą cenę po prostu uważam, że one nie są oryginalne, ale no kurczę, są świetne. Tutaj akurat właśnie z Kimetsu kupiłam sobie takie zawieszki. Jeszcze mam taką.
i taką, i ostatnia, tak, i do tego, znaczy od tej samej osoby, kupiłam sobie takie, patrzcie tutaj do mnie, takie trzy zakładki, tak, z Totoro. I też po prostu urzekły mnie swoją ślicznością, no. Więc tak, to były rzeczy, które skrywałam w tejże torbie, która też leżała tutaj od no, tego pół roku, tylko te rzeczy w środku się zbierały i zbierały i zbierały i nic więcej się z tym nie działo. W każdym razie, tak jak powiedziałam, to był taki filmik na luzie. Mam nadzieję, że takie oglądanie różnych rzeczy i gadżetów, które tutaj miałam, nie było nudne. Biorąc właśnie pod uwagę to, że ostatnie filmiki to były prawie same unboxingi, a ja tutaj do Was przychodzę z kolejnym otwieraniem i wyciąganiem gratów. Ale tak, chciałam Wam po prostu pokazać i równocześnie zapytać o te słodycze. Czy chcecie, abym nagrywała jakieś filmiki z jedzeniem tych słodyczy? Bo wiem, że nie wszystkich to interesuje, a wręcz małą ilość osób, ale tak czy inaczej chciałam właśnie o to zapytać. Okej, to by było już wszystko w tym filmie, więc zapraszam Was do komentarzy i jeszcze raz chciałabym właśnie wszystkim podziękować za obecność tutaj na moim kanale. No i tak, teraz już się na pewno z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!